Dzień dobry, witam Państwa, Janusz Tomczak z tej strony, z Konina. Kłaniam się nisko, zapraszam na webinar, szkolenie Skywalk Community, Twoja droga do sukcesu finansowego i osobistego. Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie duplikacja. Ale moi drodzy Państwo, zanim przejdziemy do meritum sprawy, chciałem Państwu przedstawić ogłoszenie, które w sieci już od kilkunastu tygodni jest podawane do szerokiej publiczności. Niemniej przypominamy o nim, bo to jest, proszę Państwa, szansa, która się więcej w życiu nie powtórzy. Otóż, moi drodzy Państwo, nasz zarząd, firma Pan Junicki, wyszła naprzeciw inwestorom, którzy zainwestowali w Skywaya w latach 2016, w latach 2020, a także do nowych osób z ofertą tak zwanej propozycji inwestowania Step Up 2021. Jest to projekt i inwestowanie, które mieliśmy, proszę Państwa, na poziomie 2018 roku. A założeniem do tego była następująca sprawa. Od ponad 5 lat projekt Skyway jest wspierany przez setki tysięcy partnerów. Każdy z nich uwierzył w projekt i pomógł mu osiągnąć znakomite wyniki. Kierownictwo projektu dziękuję wszystkim inwestorom, którzy nadal inwestują w projekt, nawet w czasach kryzysu gospodarczego i pandemii. Proszę Państwa, mamy niesamowitą okazję do 31 sierpnia jeszcze zainwestować te osoby, które mogą. Natomiast te, które mogą przekazać taką informację swojej rodzinie, swoim znajomym, gorąco polecam, bo proszę Państwa, jest to inwestowanie na poziomie dyskonta 1,50, 1,90. Ja zaraz wytłumaczę, o co to chodzi. Moi drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy mamy możliwość zakupienia dwa rodzaje pakietów za $600 i za 1200 z dyskontem 50 i 90. Polega to na tym, moi drodzy Państwo, że jest to tak zwane inwestowanie progresywne, czyli w każdym miesiącu opłacamy w terminie ratę, mamy ich rat 12. W pakiecie za $600 takich udziałów jest 28 tysięcy. Natomiast w pakiecie za 1200 mamy ich aż 108 tysięcy. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niesamowita okazja, możliwość dodatkowego zainwestowania, powiększenia swojego portfela akcji, jak również przekazania tej wspaniałej informacji dla swoich znajomych, swojej rodziny, swoich przyjaciół, a także dla osób, którym na sercu leży ochrona naszej planety, przyszłość nasza i naszych najbliższych. Zobaczcie Państwo, tutaj taki przykład Wam podam, że w tej chwili przy zwykłym inwestowaniu najdroższy pakiet, który jest za 150 tysięcy, ma dyskonto 57. Dyskonto to jest ilość naszych włożonych centów na dolara, proszę Państwa. I zobaczcie, 150 tysięcy za gotówkę, dyskonto 57. Natomiast tutaj mamy przy dyskoncie 50, czyli już wyższym, tylko $600. Oczywiście to są pieniądze, na które musicie Państwo sobie zwrócić uwagę, że to jest to, na kogo na dzień dzisiejszy stać. Albo my mamy możliwość płacenia to ratalnie, albo w gotówce, bo również takie są możliwości. Natomiast musicie Państwo zwrócić tutaj na jedną rzecz bardzo ważną uwagę, ponieważ jest to, jak wspomniałem wcześniej, inwestowanie progresywne. I tu warunkiem tego inwestowania jest opłacanie naszego zobowiązania ratalnego w terminie. Czyli nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, że jak dzisiaj mamy 23 lipiec i następna płatność by nam wypadła 23 sierpnia, abyśmy się spóźnili jeden dzień, to ten pakiet jest zamykany. Nie ma również możliwości takiej, proszę Państwa, że zapłacimy sobie kilka rat do przodu. Wróć. Mamy taką możliwość, ale to nas nie zwalnia z opłacania następnego i następnej raty w terminie. Jest to drobna uwaga, na którą musicie Państwo zwrócić uwagę, jak również przekazać tą informację do swoich przyszłych partnerów. Chciałbym Wam jeszcze nadmienić, że dzisiaj inwestując
$600, proszę Państwa. Ja to przekazałem tą informację do dyrekcji naszej firmy. Miałem taką rozmowę w ubiegłym tygodniu. Potraktujmy to, proszę Państwa, bo to przyszło do mnie dwa tygodnie temu, gdy miałem webinar, proszę Państwa, z technologii. Przyszła do mnie taka myśl, którą rozwinąłem później z dyrekcją, a mianowicie już do niektórych z Państwa doszła ta informacja, że w 2020 roku nie będzie ekofestiwalu. Przyczyna jest znana, jest to po prostu pandemia tego koronawirusa COVID-19. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, jak również własnych, firma postanowiła w tym roku nie zorganizować tego festiwalu. No jest to z dużą stratą dla tych osób, które tam były. Ja, proszę Państwa, byłem na trzech ekofestiwalach, odkąd jestem inwestorem. Cały czas się szykowałem na wyjazd również w tym roku. No niestety nie ma takiej możliwości. Ale wymyśliłem taki akt solidarności z firmą i z ekofestiwalem, a mianowicie jakbyście Państwo mogli zainwestować $600, to jest mniej więcej taki koszt, jaki wynosi wyjazd na ekofestiwal i na konferencję. Bo do tego musimy, proszę Państwa, zakupić bilet na ekofestiwal, bilet na konferencję, to jest w granicach gdzieś $100. Następnie zamówić sobie jakiś hotel, osoby, które jadą własnym transportem, samochodem, autobusem czy pociągiem, muszą zakupić wizę. Natomiast osoby, które podróżują samolotem, proszę Państwa, mają tą wizę już w opłacie samolotowej. Więc chcę Wam powiedzieć, że ja podliczyłem w tamtym roku koszty i mniej więcej to się kształtowało na poziomie około 2000-2100 zł. Byłem wtedy z moimi trzema partnerami, zaraz to Państwu pokażę, i takie koszty żeśmy ponieśli. Natomiast chciałbym, żebyście wiedzieli Państwo, co to jest ekofestiwal. Ekofestiwal to jest święto wszystkich inwestorów na całym świecie. Ponieważ spotykają się tam osoby z całego świata w ekotechnoparku w Marina Horte. To jest 70 km od Mińska. Można tam dotrzeć, proszę Państwa, własnym transportem, jak również transportem zorganizowanym przez organizatora festiwalu, czyli naszą firmę, transportem takim zorganizowanym autobusowym. Więc jeżeli macie na sercu naszą firmę, to żebyście chcieli zaznaczyć swój udział w tym festiwalu, to zapraszam Was serdecznie do zainwestowania określonej kwoty pieniędzy z myślą taką, że uczestniczymy w tym roku w festiwalu. Przez to jesteśmy solidarni z naszą firmą, jak również wzbogacamy się o pakiet większościowy naszych akcji. Moi drodzy Państwo, i tutaj nie to, że nie mamy straty, wprost przeciwnie, tutaj zyskujemy, bo mało tego, że daliśmy firmie, to jeszcze dla nas zostają z tego udziały, które zainwestowaliśmy za odpowiednią kwotę 600 czy $1200. Proszę zobaczyć, na dowód tego pokazuję Państwu moje trzy zdjęcia z udziału w takim festiwalu. W Marina Horte w 2017 roku jestem tutaj z partnerami moimi. Siedzę w kapeluszu, tutaj widzicie mnie Państwo w unibusie. W 2018 roku byłem z grupą polskich partnerów na festiwalu, 20 osób z Polski dojechało, a w 2019 roku była grupa naszych partnerów, która dojechała ze mną osobiście, to było 5 osób. Niemniej tyle informacji na początek. Proszę Państwa, przechodzimy do zasadniczego tematu naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie duplikacji. Duplikacja Skyward Community. Ja się nazywam Janusz Tomczak, w latach 1990-2020 prowadzę własną działalność gospodarczą. W 2002-2007 roku studiowałem na studiach wyższych z zakresu marketingu ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem Skyward Community. Natomiast w roku 2018-2019 przeszedłem takie szkolenie ambasadorów Skyward Community, które było zorganizowane przez naszą firmę. Chcę Państwu nadmienić, że te szkolenie, ten nasz kurs był organizowany przez zarząd firmy. Celem jego było przede wszystkim integracja, jak również szkolenie z podniesienia umiejętności sprzedaży, budowania struktur
i pozyskiwania partnerów na biznesowych na całym świecie. Ten nasz trening, szkolenie było odpłatne, my żeśmy wszyscy za to płacili, proszę Państwa. Ten trening ukończyło 104 osoby, zaczęło tam chyba 110, natomiast 104 skończyły. Otrzymaliśmy taki dyplom ambasadora 3D, ambasadora Skyward Community z zadaniem ukończenia szkolenia 3D Coaching and Business. Z Polski uczestniczyło w tym szkoleniu 8 osób, proszę Państwa, razem z naszą dyrektorą regionalną Natalią Fujtak. I te osoby to Natalia Fujtak, Grzegorz Hucznik, Mariusz Duczmański, proszę Państwa, Tomek Żarnecki, Dmitrij Zajcew, Zajtnikow, Tomasz Wajda, Mariusz Duczmański, Krzysztof Dawidiuk i moja skromna osoba Janusz Tomczak. Otrzymaliśmy za to, proszę Państwa, takie dyplomy. Otrzymało to również te 104 osoby, które ukończyły. Te nasze szkolenie zakończyliśmy 10 maja 2019 roku w Dubaju. I między innymi te szkolenie miało na celu również przede wszystkim wyszkolenie nas, podniesienia naszych umiejętności i przekazanie tego, czym jest duplikacja w Skyward Community. Moi drodzy Państwo, Skyward Community to ogromna szansa biznesowa i chciałem Państwu powiedzieć, że ja na początku, jak związałem się z SWC, takim skrótem się będę teraz posługiwał, to przede wszystkim byłem inwestorem. Zaczynałem od tego, że w roku 2016 się zarejestrowałem do firmy, natomiast pierwszy pakiet kupiłem na początku roku 2017. Było to w lutym, w 8 etapie, jaki wtedy był obowiązywał w firmie. W tej chwili mamy etap 14, pierwszy podetap. Kilka miesięcy, bo luty, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, proszę Państwa, inwestowałem, zachęcałem wiele osób do tego, bo zacząłem coraz bardziej ten projekt widzieć. Natomiast 30 czerwca 2017 roku wyjechałem do Mińska z moim partnerem na Ekofestiwal i był to moment taki przełomowy, gdzie ja zobaczyłem tą technologię, ten cały biznes, moi drodzy Państwo, na własne oczy. I wierzcie mi, że kto tam pojedzie na miejsce i to zobaczy, to nie ma możliwości takiej, żeby ktokolwiek Was z tego założenia, że Skyward Community jest potężną, fantastyczną firmą, wyprowadził. A wiąże to się to z tym następująco, że proszę Państwa, my budujemy w sobie wiarę. Jak budujemy w sobie wiarę, mamy przekonanie do firmy, to chcemy ją również przekazać dalej. Ja na początku 2017 roku nie zajmowałem się jeszcze duplikacją, w sensie takim, że nie szukałem osób, które będą ze mną współpracowały, tylko szukałem partnerów do biznesu. Niemniej w 2018 roku, po wyjeździe też na taką, proszę Państwa, nasze szkolenie w Wielicy, dochodziło do mnie takie przekonanie, że skoro ja mogę pozyskiwać inwestorów, to dlaczego nie przekazywać tej wiedzy, którą mam dalej? Ponieważ jestem osobą, która była fizycznie, proszę Państwa, w Mińsku, widziała firmę, byłem na konferencji, byłem na kilku wyjazdach, więc postanowiłem po przeprowadzeniu rozmowy z naszą dyrektorą regionalną, panią Natalią Fuj, także dołączę do takiej grupy, gdzie zaczniemy to szkolenie 3D Coaching and Business. I to był taki moment przełomowy dla wielu osób w Polsce, muszę Państwu powiedzieć, bo ta grupa, która zaczęła to szkolenie, te 3D Coaching and Business, trzyma się do dnia dzisiejszego. Jest nas 8 osób, my naprawdę ze sobą współpracujemy, nie konkurujemy ze sobą, wprost przeciwnie, pomagamy sobie naprawdę jak tylko możemy. I to spowodowało to następne nasze posunięcie, że my na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, całą naszą grupą przystąpiliśmy do następnego szkolenia, tym razem zorganizowanego przez zarząd firmy, ale nieodpłatne, to mamy w ramach naszego podnoszenia naszych kwalifikacji, a mianowicie szkolimy się na speakerów Skyward Community.
Ale wracamy do sprawy. Moi drodzy Państwo, więc Skyward Coming to ogromna szansa biznesowa, a jak Państwo wiecie, niewykorzystana szansa boli najbardziej, niż gdyby się jej nie zaczęło wcale. To są takie słowa z takiego fajnego obrazka, takiego motywującego, który naprawdę odpowiada na dzisiejsze zapotrzebowanie, bo drodzy Państwo, jeżeli my mamy taką informację, mamy możliwość jej przekazania, a nie wykorzystujemy tego, to my nie robimy sobie krzywdę. My robimy krzywdę tym osobom, do których żeśmy nie dotarli. Proszę Państwa, i chciałbym Wam powiedzieć, że ta nasza grupa, która na dzień dzisiejszy jest złożona z tych 9 osób, które prowadzą i speakerkę, i proszę Państwa, i duplikację, to są osoby, które są mocno zaangażowane i chcemy Wam tą wiedzę przekazywać. Ale żebyśmy to Wam przekazali, to zapraszamy serdecznie na wszystkie webinary, zarówno te o treści technologicznej, jak te o treści takiej duplikacyjnej, bo to powoduje, moi drodzy Państwo, że my tą wiedzę nabywamy, otrzaskujemy się z tym tematem i po prostu możemy Wam przekazać to tak, jak umiemy to najlepiej, a wszystko, co płynie z naszego serca, jest najbardziej szczere. Jeżeli naprawdę chcesz czegoś w życiu osiągnąć, to zawsze znajdziesz właściwą drogę. Jeżeli nie chcesz, to zawsze znajdziesz wymówkę. I proszę Państwa, to jest taki wymowny slajd następny, gdzie widzicie ścianę i schody. I trzech takich panów, którzy próbują coś tam w życiu zrobić. Jeden wspiął się trochę wyżej, drugi trochę niżej, bo napotkał jakieś tam przeszkody i stanął. A proszę Państwa, nie najważniejsze jest właśnie pokonać przeszkodę, tylko jak się upadnie, jak nam coś nie wyjdzie, to żeby tego nie porzucać, a po prostu iść dalej. I ta drabina, która prowadzi nas wyżej, wyżej, to doprowadzi nas w końcu do sukcesu. My spotykamy dwie główne kategorie ludzi, proszę Państwa. Jedni szukają przyczyny, dlaczego nie mogą tego zrobić. Widzicie, to taki wymowny slajd. To jest slajd opracowany przez naszych informatyków. Ludzi, którzy uważają, że wiedzą najlepiej, że się nie uda, bo on nie potrafi, bo on nie umie, bo już taki biznes to już był, że ktoś mu tam powiedział, najczęściej wuja Stefan albo ciocia Bożenka, mu powiedzieli, że on się do tego nie nadaje. I takich typów ludzi to my wiemy, co to jest za typ ludzi, którzy głównie siedzą i narzekają, malkontenci, proszę Państwa, przed telewizorem, najlepiej z pilotem. I osoby, które są tak zwane roszczeniowe, żeby wszystko chciały, ale od siebie nie wydają po prostu żadnego wysiłku, żeby to osiągnąć. Natomiast jest i druga grupa ludzi, proszę Państwa, tak jak tutaj widzicie, grupa entuzjastów, grupa ludzi, którzy chcą zmienić swoje życie, na którym na sercu leży dobro własne, swoich najbliższych, jak również biorąc pod uwagę w tym, czym się firma zajmuje, również dobro naszej planety, bo my jesteśmy bardzo proekologiczną firmą. I my takich typów ludzi szukamy przede wszystkim do biznesu, do duplikacji, moi drodzy Państwo, bo inwestorów kochamy, oni są fantastyczni, bo budują z nami biznes, natomiast biznes, żeby się duplikował, to my potrzebujemy takich osób, którzy są przynajmniej zaangażowani na takim poziomie jak my, a jeszcze lepiej, jakby to mówią, jakby dziecko przerosło, jakby uczeń przerósł mistrza. To takich szukamy, proszę Państwa. I zaraz ja Wam o tym wszystkim opowiem. My, proszę Państwa, uprawiamy nic innego, tylko finansowy konsulting. To jest to, żeby jak zrobić, żeby pieniądze były zawsze. Moi drodzy Państwo, jeżeli my idziemy z ofertą do swoich znajomych, swojej rodziny, przyjaciół, osób obcych, bo przecież wielu z nas też pracuje na zimnym rynku, to idziemy po to, żeby raz, żeby przekazać, że taka firma istnieje, ale przede wszystkim po to, żebyśmy, proszę Państwa, zarobili pieniądze. Nie wiem, ile z osób tutaj jest w tej chwili na naszym spotkaniu, osób, które już jest inwestorem w Skyward Community i osób nowych, ale jeżeli Państwo jesteście naszymi inwestorami albo nie, to proszę sobie zajrzeć do naszego planu marketingowego w firmie. On jest dostępny w każdym biurze.
i zobaczycie sobie, jakie z tego płyną korzyści. Powiem tylko krótko, że każda osoba, która jest przez nas polecona, proszę Państwa, i zakupi jakikolwiek pakiet, w zależności czy on będzie najtańszy od 250 dolarów, a skończywszy na 150 tysiącach, czego Państwu serdecznie życzę, to otrzymujemy z pierwszej linii, proszę Państwa, 15%. Więc to są naprawdę bardzo fajne i poważne pieniądze. Te pieniądze wykorzystujemy na różne sposoby. Jedni, proszę Państwa, na to, żeby sobie podreperować swoje życie prywatne, własną kieszeń. Drudzy po to, żeby zakupić sobie pakiet, podnieść swój portfel akcji. Trzeci po to, że z tego, proszę Państwa, zarobku, z tych prowizji możemy sobie inwestować dalej i tak zwanie reinwestować. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, żeby Państwu pokazać, jak takimi prostymi krokami doprowadzić Was do tego, żebyście Wy zarabiali zawsze. Bo, moi drodzy Państwo, w firmie mamy dwa systemy płatnicze. Mamy system płatniczy za gotówkę i mamy system płatniczy ratalny. Więc jeżeli sobie dla przykładu weźmiecie taki pakiet za 1000 dolarów, który jest takim pakietem najczęściej zakupowanym, 1000, 2000 dolarów, 250, 500, to są pakiety, które najczęściej schodzą. I weźmiecie sobie dla przykładu pakiet za 1000 dolarów, 15%, to macie 150 dolarów. To jest na dzień dzisiejszy 600 zł, więc weźcie sobie Państwo, że to nie jest łatwo dzisiaj na rynku wtórnym albo zarobić 600 zł tak od tak. Ale czy wy będziecie robić to ratalnie, czy dostaniecie te pieniądze ratalnie, czy dostaniecie jednorazowo, to jest tylko kwestia taka, jak wasi partnerzy do tego podejdą. Ja, proszę Państwa, z firmą współpracuję już od przeszło 3 lat, bo od 2017 roku, to już czwarty rok idzie i muszę Państwu powiedzieć, że większość tych prowizji, które zarobiłem w firmie, to były pieniądze, które przeznaczyłem na reinwestowanie. Mogę śmiało powiedzieć, że 90%, no maksymalnie, minimalnie 85% przeznaczyłem na reinwestowanie. Wielu z moich kolegów, wielu z moich partnerów robi w podobny sposób. Niemniej, jeżeli chcecie, możecie te pieniądze wykorzystywać, jak Wam się po prostu podoba. I teraz opowiemy Państwu o kilku takich prostych krokach, jak one prowadzą do sukcesu. To jest program opracowany przez naszą firmę i my w tej chwili, moi drodzy Państwo, jako speakerzy, jako udziałowcy i osoby, które współpracują z zarządem, z firmą, chcemy Państwu przekazać ten prosty sposób, bo wszystko, co najlepsze, to jest to, co się duplikuje. A duplikują, drodzy Państwo, wasi partnerzy. Więc jeżeli wy, dla przykładu, zainwestowaliście 1000 dolarów, to uwierzcie mi, że bardzo szybko będzie tak, że osoba, która z wami wejdzie do biznesu, również zainwestuje 1000 dolarów. Tak było od zawsze, tak jest i tak jest dzisiaj. Ja mam, proszę Państwa, taką afirmację, która jest moja. Mam ją od kilku lat, bo również w innym biznesie pracowałem. Dzisiaj ja sobie ją przerobiłem pod to, co jest dla mnie ważne w Skyward Community, w Skyway. I proszę Państwa, afirmacja to jest taki sposób, że jeżeli macie taki słabszy dzień, jeżeli Wam się nic nie chce, jeżeli dostaliście tak zwanego gola, bo wiadomo, że różnie ludzie podchodzą do tych naszych tematów. No jedni się pukają w czoło, mówią, że jesteśmy nienormalni, proszę Państwa, drudzy mówią, że to jest piramida. To wszystko przejdziecie albo już przeszliście, wiecie, o czym mówię. Ale jeżeli macie takie w sercu takie swoje kilka zdań, które powodują, że Wy jesteście, drodzy Państwo, na stale takim poziomie takiego optymisty i wierzycie w to, co robicie, to bardzo chętnie proszę Was o to, żebyście stworzyli sobie własną taką afirmację albo takie kilka zdań, które w takich trudnych momentach, w momentach, kiedy trzeba wykonać ten pierwszy telefon, kiedy trzeba iść do tego pierwszego klienta, warto sobie to powiedzieć, przeczytać, uśmiechnąć się i proszę Państwa, i zupełnie inaczej wtedy wygląda nasza praca. Ja pozwolę sobie przeczytać tą moją afirmację. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany
aby ją przesłać. To nie ma najmniejszego problemu, możecie z niej korzystać. Proszę bardzo, ona jest po to, żebyśmy po prostu byli na tak zwanym flow, żeby nam to po prostu wszystko szło gładko i przyjemnie. Mam absolutną pewność, że zostanę TOBE ekspertem w SWC. Proszę Państwa, TOBE ekspert to jest w tej chwili w nomenklaturze firmy najwyższa pozycja. Powoduje ona to, że oprócz tego, że mamy uznanie takie naszych partnerów, to jeszcze to się wiąże z dosyć poważną gratyfikacją finansową, bo TOBE ekspert, jeżeli utrzymuje swoją grupę na odpowiednim poziomie sprzedaży, ma miesięcznie dodawany do swojego wynagrodzenia taki bonus w wysokości 1500 dolarów, więc proszę Państwa, to na dzień dzisiejszy w Polsce jest 6000 zł, więc warto o to zadbać, warto tym TOBE ekspertem zostać. Jeszcze się w Polsce tego nie udało nikomu, proszę Państwa, ja do tego dążę od 2 czy 3 lat, żeby zostać tym TOBE ekspertem. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że największy wysyp TOBE ekspertów i w ogóle ludzi, którzy mają największe sukcesy w tej chwili na świecie, to jest grupa, która znajduje się w Wietnamie. To jest po prostu szok, co oni w ciągu niespełna 2 lat zrobili. Ja byłem w ubiegłym roku na festiwalu, więc tam było 18 top ekspertów, którzy to zrobili, proszę Państwa, w 14 miesięcy, więc naprawdę szacunek i w tej chwili Wietnam jest w czołówce światowej. Ale przechodzę do tego mojego afirmacji. Wierzę, że ta branża i Skyward Community w niepowtarzalny sposób zmienią moje życie. Teraz cieszę się wolnością finansową, czasem i pieniędzmi, co pozwala mi spełniać wszystkie moje marzenia i przeżywać życie w całej jego pełni. Aby cieszyć się wolnością finansową, czasem i pieniędzmi, prawdziwym wyzwaniem dla mojego biznesu będą zachować wiarę, pozytywne nastawienie na bardzo wysokim poziomie. Wiem, że istnieje grupa ludzi takich jak ja, poszukiwaczy, wizjonerów, marzycieli, zdeterminowanych iść przez życie przebojowo. Zanim wyjdę z domu, zanim wykonam pierwszy telefon, powiem sobie, będę żyć w wolności finansowej, będę cieszyć się czasem i pieniędzmi. Niezależnie od tego, jaka będzie odpowiedź tego konkretnego człowieka, z którym się spotkam. Znajdę odpowiednich ludzi, którzy mają pieniądze, a jeśli ich nie mają, znajdą ich. Takich, co mają czas i tych, co mocno zajętych, którzy zawsze znajdą przestrzeń, aby zwiększyć swoje dochody. Wierzę mocno, że celem życia jest być szczęśliwym, że sukces, dostatek są jedynie elementem tego szczęścia. Pozytywne nastawienie na najwyższym poziomie to kluczowy warunek, by osiągnąć szczęście, by otoczyć się osobami radosnymi, entuzjastycznymi i szczęśliwymi. Nie jestem w stanie zmienić innych ludzi, ale mogę zmienić siebie. Patrzę w sposób pozytywny, dzięki temu zmienia się otoczenie ludzi wokół mnie. Dziękuję Stwórcy, który daje mi siłę i pozytywne nastawienie. Proszę Ciebie, Stwórco, o siłę, wiarę, pozytywne nastawienie dla moich partnerów biznesowych. Wierzę, że praktykując te wartości, zostaną top ekspertami i osiągną jeszcze więcej. Więc ja, proszę Państwa, pragnę, żeby moi partnerzy osiągnęli wszyscy top eksperta jeszcze wyżej, bo jeszcze jedna pozycja jest przewidziana dla osób, które mają już kilkunastu top ekspertów na świecie. Jest to nowa pozycja, która do niespełna roku jest dodana do naszej nomenklatury firmy. Ale żeby to wszystko, proszę Państwa, się zadziało, to najważniejszy jest system. System, jedni go lubią, drudzy go nie lubią. Proszę Państwa, ale pamiętam z wielu szkoleń, że zawsze nam mówili o systemie na przykładzie pożaru, moi drodzy Państwo, że jak nie ma systemu, to przykładowo jak wejdzie ogień, to się spali cała wioska. Natomiast jak jest system, mamy jakiś tam system alarmowy, mamy jakieś tam zabezpieczenia wodne, to może się spali 1-2 budynki, ale pozostałe się ocali. I system powoduje to, że mamy coś konstant, stałego, niezmiennego, które powoduje, że w prosty sposób przekazujemy sobie te informacje jeden drugiemu i według tego systemu, czyli działamy zgodnie z procedurami. Więc pierwszym krokiem, moi drodzy Państwo, przede wszystkim jaki jest, to jest zaproszenie. Zaproszenie, czyli wykonujemy telefon, ewentualnie mówimy face to face, proszę Państwa, możemy to zrobić na spotkaniach rodzinnych, możemy to zrobić na spotkaniach firmowych, możemy to zrobić w pociągu, w samochodzie, gdzie Wam się tylko przyjdzie do głowy możliwość
spotkania z kimś i zaproszenia, róbcie to. Drugim krokiem jest, proszę Państwa, wysłuchanie seminarium internetowego lub wzięcie udziału w prezentacji. O co to chodzi? My co jakiś czas organizujemy takie spotkania, proszę Państwa, w swoich miejscach zamieszkania, ewentualnie wyjeżdżamy. Teraz ze względu na tą pandemię jest to trochę ograniczone, ale robimy takie spotkania online. Między innymi te nasze webinary, które organizujemy. Jest to cudowne narzędzie, moi drodzy Państwo, bo Wy wiadomo, że jak robicie pierwsze kroki, to nie macie jeszcze takiej wiedzy, wiele rzeczy możecie spalić. Natomiast jeżeli wyślecie taką osobę i zaprosicie na wspólne oglądanie takiego webinaru albo pojedziecie z nią na jakieś spotkanie, to my za Was to, proszę Państwa, poprowadzimy i tą prezentację za Was poprowadzimy, więc macie już, jak to mówią, pół, jak to mówią, roboty z góry. Kolejnym krokiem to jest dzwonek, telefon. Chodzi o to, że jeżeli my zaprosiliśmy osobę na takie spotkanie online, przykładowo jak dzisiaj, to po takim spotkaniu wykonujemy telefon i dowiadujemy się, jak jej się podobało, jakie ma wrażenia, wysłuchujemy pytania, drodzy Państwo. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, jeżeli osoba jest zainteresowana, to wdrażamy krok czwarty, czyli wdrożenie do systemu, zapisujemy taką osobę i zaczynamy z nią współpracować. I to jest praca, moi drodzy Państwo, z nowymi partnerami. To jest, praca ta polega na takich siedmiu zadaniach sponsora, więc pierwsze to jest określ swoje cele, drugi jest stwórz listę kontaktów, naucz się planować, naucz się zapraszać na spotkania, naucz się robić prezentacje swojego biznesu, kontynuacja, powtarzanie kroków i zbijanie obiekcji. Ja po kilka zdań na ten temat powiem na każdy ten punkt. Proszę Państwa, żeby w ogóle osiągnąć jakikolwiek sukces w biznesie, trzeba określić swoje cele. Cele są duże i małe. Mamy cele na przykład na dzień, na tydzień, na miesiąc. Moi drodzy Państwo, na rok, na 5 lat. Ale jeżeli my tych celi nie określimy, to po prostu błądzimy. I każdy z Was powinien, jak przystępuje do takiego biznesu, jak my to w tej chwili prowadzimy, biznesu, który jest taką sprzedażą wielopoziomową, takim marketingiem, ustalić sobie pewne zasady, według których będziemy pracować. Bo jeżeli Wy określicie sobie, że chcecie przykładowo w przeciągu 3 miesięcy dojść do pozycji lidera, w ciągu 6 miesięcy do pozycji mistrza, w ciągu powiedzmy roku, półtora do eksperta i top eksperta, to musicie sobie to Państwo rozpisać i zaplanować, jakie będziemy robić kroki. Następnym elementem jest stworzenie listy kontaktów. Proszę Państwa, o tej liście kontaktów to jest już praktycznie mówione na każdym szkoleniu, na każdym spotkaniu, jeżeli jesteście Państwo w branży takiej sprzedaży jak my, że lista kontaktów to jest Twój majątek, to jest potencjał, z którym się pracuje. Pamiętajcie Państwo, że nie od razu, jak to mówią, Kraków zbudowali, ale lista kontaktów jest po to, żebyście wpisali wszystkie osoby, które siedzą w Waszej głowie, nieważne, czy to jest osoba majętna, czy to jest osoba niezbyt majętna, czy on jest zainteresowany biznesem, czy nie jest. Chodzi o to, że ta osoba ma fizycznie wyjść z waszego umysłu. Wytłumaczę, o co to chodzi. Jest takie fajne ćwiczenie, moi drodzy Państwo. Nazywa się 108 kart. Dwie talie kart. Wtedy bierzemy sobie dwie talie kart, proszę Państwa. Tasujemy, mieszamy te karty ze sobą, no i wykładamy jedno. Przykładowo wyjęliśmy dwójkę, idziemy do tej osoby, dostaliśmy gola, jak to mówię, niezainteresowana. Tam dziesiątka, niezainteresowana, dalej tam znowu jakaś tam piątka, niezainteresowana, aż dojdziemy przykładowo, moi Państwo, do waleta. Walet to już jest osoba, która jest wykazała jakieś zainteresowanie naszą ofertą, proszę Państwa, naszym biznesem.
dzwonimy do niej drugi raz, zapraszamy ją na spotkanie kolejne i tak pomału, pomału tą osobę przekonujemy, aż zostanie naszym asem. Możemy trafić również na damę, na króla, to są osoby, które są, jak to mówią, bardziej takie zainteresowane, które już by weszły i wchodzą do naszego biznesu, i as to jest osoba, która po prostu będziemy mieć partnera, a jednocześnie osobę, która będzie z nami pracowała w duplikacji. Żeby to wszystko zrobić, jest, proszę Państwa, potrzebny kolejny krok, czyli musimy się nauczyć planować swój czas. Jest to niezwykle ważne, bo jest wiele osób, które traktują taki biznes jak my, proszę Państwa, jako pracę dodatkową, więc musicie mieć czas na pracę zawodową, na odpoczynek, to jest ważne, na rodzinę i jeszcze znaleźć sobie 2 czy 3 godziny tam w ciągu dnia, czy tam w tygodniu na pracę marketingową. Więc do tego jest narzędzie kolejne, drodzy Państwo, jest taki zestaw takich arkuszy, gdzie sobie wypisujecie i nasi partnerzy i my pomagamy Wam wypełnić i pokazać, jak według tego scenariusza możecie pracować. Proszę Państwa, najważniejszą zasadą w marketingu, proszę Państwa, jest umieć zapraszać. Jeżeli osoba umie zapraszać, moi drodzy Państwo, to nie ma możliwości, żeby sobie z tym biznesem nie poradziła. Ja rozumiem, że nieraz, jak my czytamy te regułki, one są sztuczne, bo zaproszenie musi wyjść od Was z serca, proszę Państwa, z wnętrza. Natomiast jeżeli będziecie to powtarzać, ten scenariusz, który jest zapisany 10, 20 raz, to zobaczycie, że to nabierze zupełnie inny tam głos, tonacja, inny wyraz i będziecie mogli sobie spokojnie z tym zaproszeniem poradzić. Możecie zapraszać osoby na webinary, gdzie inne osoby będą za Was robiły biznes, możecie zapraszać osoby na spotkania. Także to jest wszystko do przećwiczenia i my tego będziemy Was, drodzy Państwo, uczyć. Nauczyć się robić prezentacje to najprościej, proszę Państwa, oglądać z nami webinary, te technologiczne spotkania, wejść do swojego biura, proszę Państwa, zobaczyć, co tam się dzieje w środku i wtedy raz, drugi, trzeci i zobaczycie, że to jest do opanowania, bo to jest raptem 60 slajdów, które się opowiada, jest do tego tekst, każdy ma swoją interpretację, swoją ekspresję. My w tej chwili działamy sztampowo, drodzy Państwo, bo mamy prezentacje przekazane od naszej firmy i według slajdów i scenariusza po prostu przekazujemy Wam wiedzę na ten temat. Następny krok to jest kontynuacja, powtarzanie kroków, czyli to jest po prostu od początku do końca to samo i cały czas się wracamy krok pierwszy do szóstego, powtarzamy. To jest właśnie ta nasza duplikacja i siódmy sposób, proszę Państwa, na to wszystko, to jest zbijanie obiekcji. Jeżeli będziecie Państwo wiedzieli, jak zbijać obiekcje, że to jest piramida, że to się nie uda i tak dalej, to wierzcie mi, że 95% tych osób, które mają do Was te trudne pytania, zupełnie inaczej wtedy podchodzą do naszego biznesu. Ale żeby to wszystko, proszę Państwa, zacząć, to ja uważam, że trzeba zacząć od początku. Dla niektórych może być to, proszę Państwa, banalne, bo idziemy na spotkanie biznesowe, powinniśmy wyglądać schludnie, proszę Państwa, umieć się zachować w towarzystwie, etc., ale my traktujemy te nasze spotkania w duplikacji tak, jakbyście byli osobami dopiero startującymi od zera, czyli tak zwana tabula rasa, biała kartka i po kolei będziemy Państwa tutaj wszystkich tych naszych rzeczy uczyć. I zaczniemy od pierwszego naszego takiego punktu, czyli spotkania biznesowego, wygląd. Tutaj do kobiet to jest, można powiedzieć, nie ma jakichś tam większych zastrzeżeń, bo panie zawsze wyglądają elegancko, natomiast panowie różnie w tej materii pracują, różnie się zachowują. Oczywiście ja znam osoby, które wyglądają bardzo dobrze, proszę Państwa, zachowują się, no ale wiecie, że po prostu od tego zaczniemy. Więc wygląd. Na spotkaniu z klientem powinniśmy wyglądać schludnie, przyzwoicie. Rada ta dotyczy przeważnie mężczyzn, bo to głównie oni mają na tym polu sporo do nadrobienia. Oczywiście dużo zależy od formy prowadzonej przez nas działalności. Jeśli zajmujemy się na przykład układaniem płytek, zbędny jest, proszę Państwa, garnitur, jeżeli idziemy na spotkanie. Natomiast warto
przyjść w ubraniu czystym i wyprasowanym. Dobrze jest też dopasować się pod względem ubioru do klienta, aby maksymalnie zniwelować kontrast. Jeśli więc jesteśmy programistą, pracujemy w t-shircie i swetrze, to na spotkanie jedziemy do dużej korporacji w wyprasowanej koszuli i w marynarce. Taka sportowa elegancja. Jeżeli natomiast naszym klientem jest artysta malarz, który w swojej pracowni najpewniej podejmie nas zmazaną farbą, na spotkanie z nim przyjdziemy w stroju mniej formalnym. To są rzeczy naprawdę, proszę Państwa, banalne, ale sami się dostosujecie do tego, będziecie wiedzieli, do jakiego klienta idziecie, bo zanim do niego pojedziecie, to musicie się z nim najpierw umówić na rozmowę. Proszę Państwa, podstawa. Spotkanie biznesowe to jest przygotowanie merytoryczne, czyli my nie idziemy się wypytywać, proszę Państwa, tylko jesteśmy przygotowani. Do spotkania z klientem powinniśmy być przygotowani pod względem merytorycznym. Musimy się zastanowić, czego chciałby się dowiedzieć od nas klient i przygotować sobie odpowiedzi na najbardziej prawdopodobne pytania. Przemyślmy także, o czym my chcielibyśmy poinformować naszego klienta i ułóżmy sobie te sprawy w głowie. Przygotowując się do spotkania z klientem, pamiętajmy, że nasz czas kosztuje podobnie jak jego. Nie marnujmy go więc na brak przygotowania merytorycznego w kluczowych kwestiach. Oczywiście każdego pytania nie przewidzimy, ale znaczną część tych najbardziej podstawowych już tak. Ten punkt jest szczególnie ważny, gdy klienci są różni. Jedni punkt po punkcie wypytają nas, co ich interesuje i ich kwestie, drudzy będą oczekiwali, że to my poprowadzimy spotkanie. Musimy być przygotowani na każdą z tych opcji. Ja miałem okazję z wieloma klientami, proszę Państwa, rozmawiać i zawsze zanim wychodzę i robię telefony i spotykam się online z klientami, czy mam spotkania u siebie, to drodzy Państwo, ja sobie przeglądam swoje wiadomości, najświeższe z firmy, przeglądam sobie również materiały, bo ja je znam, ale wierzcie mi, że nieraz jest taka chwila, że człowiek po prostu się zatnie, gdzieś ta myśl ucieknie, później ciężko jest to znaleźć, także jeżeli nie róbmy tego, jak to mówią, tak, no teraz mi uciekło to słowo, Boże Święty, wybaczcie mi Państwo, widzicie, sam się zgubiłem, chodzi mi, że jak będziemy, o, rutynowo, tego słowa mi brakowało, że jak będziemy robić to z pewną rutyną, to też może być taka sytuacja, że się po prostu gdzieś tam zgubimy. Na spotkanie biznesowe przygotowanie techniczne. Proszę Państwa, czyli zabieramy materiały, mamy ulotki, mamy jakiś tam notes, mamy wizytówki, fordery reklamowe i podobne materiały, jeżeli robimy prezentację z laptopa albo z laptopa, to musimy mieć również dostęp do internetu, ale też Państwo, musicie Państwo zwrócić uwagę na to, że nie zawsze u klienta będzie dostęp do internetu, więc musimy tutaj mieć te kwestie i zwrócić na tą kwestię uwagę, że powinniśmy być zaopatrzeni we własne źródło tego typu. To są nasze, drodzy Państwo, materiały firmowe do prowadzenia prezentacji. Każde profesjonalne spotkanie powinno się w ten sposób przeprowadzać, bo to świadczy o naszym profesjonalizmie. Mamy tutaj, widzicie, wizytówkę Skyward Community. Ona jest opracowana dla wszystkich, proszę Państwa, partnerów na całym świecie jest jednakowa. Nie ma czegoś takiego, że my będziemy sobie tutaj coś wymyślali. Nie. Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszła zasada, że tylko i wyłącznie będziemy się opierać na materiałach, które są zaakceptowane przez firmę. Na pierwszym tutaj przykładzie macie Państwo tutaj flipcharta, widzicie tutaj takie zdjęcia firmowe, druga to jest wizytówka, trzecia to mamy ten pin SWC, czyli tą naszą planetę Ziemię i Skyward Community, długopis firmowy miło wygląda, no i taką torbę, gdzie idziemy na przykład do naszych klientów, możemy przekazać jakieś tam materiały reklamowe i tym podobne rzeczy. Wygląda to bardzo profesjonalnie, korzystamy z tego, wierzcie mi Państwo, że to robi na naszych klientach naprawdę dobre wrażenie. Podstawowa sprawa następna. Na spotkanie nie możemy się spóźnić. Pamiętajmy, że podczas spotkania z klientem
powinniśmy przyjść z jak największą, proszę Państwa, wiedzą na temat naszego głosu i propozycji i jaką dla niego żeśmy przygotowali. Natomiast starajmy się unikać też sytuacji, w których różne rzeczy będziemy dosyłać mu po spotkaniu. Jeżeli my będziemy szli na spotkanie, drodzy Państwo, z myślą, że będziemy po spotkaniu jeszcze tam uzupełniać wiele rzeczy, to mogę Wam w 90% powiedzieć, że tych materiałów już nasz klient nie zobaczy. Spotykamy się przecież po to, żeby omówić i ustalić pewne kwestie, a nie po to, żeby ustalić, co jest do ustalenia. Jeśli spodziewamy się, że wiele będzie pytań od naszego klienta czy partnera, a nie mamy jeszcze takiej dostatecznej wiedzy, weźmy ze sobą naszego współpracownika, partnera, który dysponuje taką wiedzą i uczulmy go również na to, że na tym spotkaniu, żeby wyglądał również przyzwoicie, tak jak my. Wybór miejsca ma bardzo duże znaczenie, moi drodzy Państwo, bo jest taka zasada, że jeżeli spotykamy się na terenie klienta, to jest to takie spotkanie dużo trudniejsze do przeprowadzenia. Najlepszym miejscem na spotkania do prowadzenia naszych prezentacji jest nasze własne biuro. A jeżeli tego nie mamy, to jakieś takie miejsce gdzieś powiedzmy na mieście, proszę Państwa, albo gdzieś na wynajętym biurze, gdzie będzie jakiś tam przyzwoity lokal gwarantujący przede wszystkim intymność. Nie sadzamy naszych gości w restauracjach typu fast food, na barowym stołku ani nad głośnikiem, bo wtedy nie ma możliwości przeprowadzenia takiej merytorycznej rozmowy. Miejsce musi zapewnić nam i jemu niezbędny komfort pracy, a umawiając się na spotkanie mailowo, pamiętajmy także o wymianie numerów telefonów, które mogą się przydać, bo wierzcie mi Państwo, że wiele osób zmienia telefony. Jeżeli dodatkowo jeszcze oprócz maila potwierdzimy nasze spotkanie telefonem, to mamy praktycznie 100% gwarancji, że to spotkanie dojdzie do skutku. Moi drodzy Państwo, na spotkaniu tak zwanym face to face, gdzie my się spotykamy z naszymi klientami, wiele zależy od usadowienia naszych gości, od klimatu, który zrobimy w czasie tej rozmowy, bo my sprzedajemy sobą, czyli te pierwsze 30 sekund, które to są najistotniejsze w tej naszej rozmowie, moi drodzy Państwo, bo w tym momencie, jak my wyglądamy, jak się zachowujemy, klient nas ocenia. Nawet jest to oczywiście takie podświadome ocenianie, no ale to jest nasza sprzedaż, a my się tym przede wszystkim zajmujemy. Więc musimy stworzyć odpowiedni klimat, moi drodzy Państwo, i odpowiednio usadzić gości. Widzicie tu na takiej fotografii, na zdjęciu, że mamy kilka osób na spotkaniu, ale załóżmy, że to są nawet dwie osoby, to zawsze gościa, proszę Państwa, usadawiamy w szczycie stołu, a jak jest stół okrągły, to po prostu tak, żebyśmy byli z jego prawej strony. To jest po to, że w momencie, kiedy mu przedstawiamy, moi drodzy, prezentację, omawiamy materiały, które mamy w tej chwili na spotkaniu, to mamy możliwość raz, że obserwowania tej reakcji tego naszego gościa, a dwa, zawsze tam możemy sobie zerknąć i w razie jakiegoś tam potrzeby dotrzeć do tych swoich materiałów. I gościa zawsze sadzamy z prawej strony, z prawej naszej strony, proszę Państwa. Ja powiem kilka słów też o takim powitaniu, tak zwanej edyfikacji. Edyfikacja, drodzy Państwo, to jest przedstawienie naszego gościa, przedstawienie, proszę Państwa, naszych, powiedzmy, osób, które nas prowadziły do biznesu, które nam pomagają. Edyfikacja najczęściej jest stosowana właśnie w biznesie, proszę Państwa, w takim wykonaniu scenicznym. Mamy dla przykładu na przykład konferansjera, który zapowiada, że zapraszamy Państwa na koncert, na przykład tam Edyty Geppert, wspaniałej wokalistki, tam mówi kilka takich ciepłych słów w prowadzeniu i wtedy, proszę Państwa, wchodzi ta osoba i jest już taki kontakt nawiązany, taki sympatyczny, psychiczny. Ja tu dam taki przykład takiej edyfikacji, którą stosujemy, którą ja stosuję, drodzy Państwo, jak pracuję ze swoimi partnerami.
Otóż to jest scenariusz, który ułożyłem kilka lat temu. Ja go stosuję, proszę Państwa, od dawna. No i uczę to też moich partnerów. Pani, pan. Przykładowo, pan Andrzej jest mi osobą znaną. Od kilku lat zajmuje się zawodowo handlem w branży spożywczej, kosmetycznej, finansach. Jest w związku małżeńskim z żoną Małgorzatą i ma dwoje nastoletnich dzieci. Pani Alino przedstawia moich partnerów biznesowych, Mariusza Dolara, mojego sponsora, i Luizę Jen, kuratora regionalnego, którzy razem ze mną są zaangażowani w ten projekt, a także są osobami prowadzącymi w tym biznesie. Dzisiaj poprowadzą oni część spotkania w moim imieniu w celu przedstawienia wyjątkowej firmy, jedynej w takiej na świecie i nie mającej sobie równej działalności w sektorze transportu strunowego i ochrony środowiska. Tym diamentem jest Skyward Community. I w ten sposób, proszę Państwa, przedstawiliśmy naszego gościa, przedstawiliśmy osoby, które pomogą nam w biznesie, bo wiecie Państwo, że jeżeli nie potrafimy jeszcze tego robić, to zawsze dobrze się podeprzeć drugą osobą i ta edyfikacja powoduje to, że ta osoba, która była przez nas zaproszona na spotkanie, proszę Państwa, nie jest zaskoczona, że są jakieś tam dodatkowe jedna czy dwie osoby, bo byliśmy umówieni na przykład z nią osobiście. Również edyfikuje się, proszę Państwa, naszą firmę albo nasz biznes. Ja mam tu taką swoją edyfikację, którą stworzyłem. Proszę posłuchać. Skyward Community powstała w 2014 roku, ma niespełna 6 lat. W pierwszych 5 latach swojej działalności pozyskała inwestorów w 198 krajach na całym świecie. Dzięki ogromnej pracy i determinacji głównego projektanta, generalnego pana Anatolija Junickiego, ta niezwykła technologia dotarła do setek tysięcy ludzi na całym świecie. Ja i my, którzy zajmujemy się edukacją, marketingiem, budowaniem struktur, pragniemy przedstawić dzisiaj niezwykłą moc i potęgę Skyward Community. Pani Aldono, jesteśmy tutaj, bo szukamy partnerów do biznesu i chcemy go Pani dzisiaj przedstawić. Budujemy zespół partnerów biznesowych, wprowadzamy Skyward Community w naszym regionie, Wielkopolsce i na całym świecie, ale naszym celem jest również budowanie go w Polsce i w Europie. Tak, ten biznes nie ma granic, a jego wyjątkowość jest prosta. Biznes ten jest oparty o marketing społecznościowy i przedstawię go teraz w formie slajdów i krótkiego filmu audiowizualnego. I drodzy Państwo, po takim wstępie możemy naszemu partnerowi pokazać film nagrany, powiedzmy, czy tą naszą prezentację. Jest to takie dobre wprowadzenie. Robimy ją w formie filmu, robimy ją przykładowo w formie prezentacji w PowerPoincie. I to wszystko, proszę Państwa, powoduje, że te narzędzia bardzo nam pomagają przy naszej pracy. Dlatego gorąco zachęcam do oglądania webinarów, proszę Państwa, do korzystania z materiałów takich firmowych, wiadomości, bo przez to będziecie pogłębiać swoją wiedzę każdego dnia i za każdym razem. Na naszych spotkaniach też musimy, drodzy Państwo, wiedzieć, jak się zachować. Jest to oczywista sprawa, ale jak to u nas bywa, różnie to jest postrzegane. Więc na każdym spotkaniu, zarówno biznesowym, jak i rodzinnym, czy przyjacielskim, obowiązuje tak zwany savoir-vivre. Jeśli spotkanie z klientem to u nas częsta sprawa, warto sobie przyswoić podstawowe zasady savoir-vivre. Na przykład te dotyczące przechodzenia na ty, wymiany wizytówek, czy zachowania podczas posiłku. W ich ramach mieści się na pewno bezwzględna punktualność. To jest nawet nie mamy o czym tutaj dyskutować, proszę Państwa. Nieważne, czy spotkamy się z prezesem giełdowej spółki, czy takim klientem, który ma zlecenie dla nas za kilkaset złotych. Musimy być także przygotowani na sytuację, w której nasz klient będzie miał więcej czasu niż my i będzie chciał go spożytkować na luźne dywagacje o życiu, biznesie, polityce czy sporcie. Ja tutaj taką drobną uwagę Państwu powiem. Unikajcie rozmów na temat polityki i spraw związanych z wiarą, bo to może być sytuacja, że po prostu to spotkanie Wam się spali. Kilka minut takiej niezobowiązującej rozmowy pozwoli lepiej się poznać, a przedłużające się rozmowy o pogodzie sprawią, że na końcu nikt nie będzie zadowolony ze spotkania. W takich sytuacjach należy grzecznie, ale konsekwentnie, a czasem stanowczo powracać w rozmowie do tematu spotkania.
Moi drodzy Państwo, jeżeli będziemy sobie opowiadać o pogodzie, o naszych dzieciach, o zabawach, etc., to może być tak, że to spotkanie nam upłynie na takiej luźnej rozmowie, natomiast nie przejdziemy do meritum. Jak ja to mówię, sam to stosuję, bo wiele razy też tam z klientami mam rozmowy. W pewnym momencie grzecznie mówię, bardzo to interesujące, co Pani mówi, ale chciałbym, żebyśmy popłynęli do brzegu. Jest to kulturalna forma, proszę Państwa, idźmy do brzegu, czy do portu, czyli wracamy do meritum sprawy i wierzcie mi, że to szybciutko wracamy do tego, po co żeśmy się spotkali. Tyle na dzisiaj. Koniec części pierwszej, proszę Państwa. Będą następne, które będą już, będziemy po kolei z tych 7 punktów rozwijali, drodzy Państwo, informacje na ten temat, tych 7 zadań sponsora. Ale ja jeszcze raz bym chciał wrócić do jednej rzeczy. Będziemy do tego wracać w kółko aż do 31 lipca 2020 roku. A więc proszę Państwa do tej promocji Step Up 2021. Pamiętajcie i przekazujcie tą informację, bo tylko od Was zależy na jakim poziomie i kiedy zakończymy 15 etap. 15 etap wiąże się proszę Państwa z tym, że zakończone jest inwestowanie w tak zwany projekt główny i później to jest przekształcenie naszych udziałów w akcje i sprzedawanie naszej technologii na świecie. A przecież po to tu wszyscy jesteśmy, abyśmy, moi drodzy Państwo, na tym projekcie, w którego wierzymy, ja wierzę całym sercem, moi partnerzy wierzą całym sercem, żebyśmy z niego osiągnęli jak najwięcej korzyści, my, zarówno nasze dzieci i przyszłe nasze pokolenie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że nasze udziały w Skyway'u są dziedziczone. A to dziedziczenie spowoduje to, że jeszcze nasze wnuki i prawnuki będą z tej technologii korzystały. Obliczone jest, że blisko 50 do 70% transportu Skyway'a, proszę Państwa, będzie poruszało się na terenie całego globu. Więc myślcie o tym, przekazujcie tą informację, pamiętajcie, Step Up 20. 2021. To jest możliwość inwestowania z dyskontem, które było na poziomie roku 2018. Dlatego gorąco zapraszamy całą grupą polską, całą grupą na świecie. Rozmawiałem też z naszą, drodzy Państwa, z naszymi członkami zarządu w ubiegłym tygodniu i oni wszyscy pracują po to, żebyśmy jak najwięcej z tej promocji wynieśli, bo wystarczy tylko naprawdę jeszcze niewielki wysiłek. Jesteśmy w 15 etapie. A 15 etap, moi Państwo drodzy, to jest koniec inwestowania i zaczną się dywidendy, proszę Państwa, i zaczną się wypłaty i to, po co inwestujemy w tym biznesie i po co tu jesteśmy. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę pięknego dnia, zapraszam na nasze następne spotkanie odnośnie technologii. Duplikacja jest dla osób, które budują biznes. Witamy wszystkie osoby, zarówno inwestorów, jak i partnerów, którzy będą chcieli z nami pracować. Zapraszamy serdecznie. Następne spotkania będą organizowane jeszcze przez moich 2 kolegów. Będą technologie, będzie duplikacja. Ja natomiast zapraszam w sierpniu na moje spotkanie z technologią, proszę Państwa, gdzie przekażę Wam oprócz tych wiadomości, które przekazują moi koledzy, też najnowsze, które otrzymujemy w takich informacjach, które mamy od zarządu, a nie zawsze wszystkie są informowane. Dziękuję serdecznie za uwagę. Miłego dnia, pięknego tygodnia, wspaniałych wakacji Państwu życzę. Nie bójcie się tego koronawirusa, musimy z nim żyć, ale przez to, że on dzisiaj jest, nie ma naszego festiwalu, ale możemy te nasze pieniądze zainwestować i wziąć, poczuć solidarność z ekofestiwalem. Dziękuję serdecznie, zapraszam na następne spotkanie.